Czy da się wbić 125 platyn w około 5 godzin? Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Da się. Mało tego, można to zrobić w pełni legalnie. Trzeba mieć tylko troszkę gotówki, żeby kupić gry, na które normalnie nie spojrzelibyśmy, bo są strasznie gówniane. Jeśli jesteś tak zwanym platyniarzem, albo masz kogoś w otoczeniu, kto platyniarzem jest, to zapewne wiesz, jak działa ten proceder. Choć określenie platyniarz jest trochę pejoratywne, to mimo wszystko jestem w stanie takich ludzi zrozumieć, bo wbijanie calaków, wbijanie platyn, maksowanie gier jest czymś w zasadzie całkiem w porządku. Wiem o tym, bo sam to przez kilka lat robiłem. Mnie już przeszło, bo w zasadzie stwierdziłem po latach, że nie jest mi to do niczego potrzebne i w pewnym momencie zorientowałem się, że chyba za dużo czasu tracę na realizowanie wyzwań, które w gruncie rzeczy nie dają mi niczego, nawet już tej satysfakcji początkowej, bo też początkowo bardzo mnie kręciło to, że właśnie jakąś grę wymaksowałem. Uważałem nawet, że dopóki ta platyna nie wpadnie, dopóki nie zdobędę 1000 punktów, to w jakiś sposób gry nie zaliczyłem. Prowadziło to do dość dziwnych konsekwencji, bo ten cały proceder rozwijał się z czasem, że nawet zdarzało mi się sprawdzić grę, którą w jakiś tam stopniu pominąłem, grę, w którą po prostu chciałem dopiero zagrać po jakimś czasie, że sprawdzałem, jak wygląda droga do platyny, żeby zbyt wiele się nie narobić. No nie jest to do końca normalne, ale tak jak mówię, jestem w stanie takich ludzi zrozumieć. Nie zmienia to faktu, że takich ludzi jest całkiem sporo. Sporo dlatego, bo bardzo dużym powodzeniem cieszą się już wspomniane poradniki do trofeów, poradniki do osiągnięć, gdzie można bardzo łatwo sprawdzić, co robić, jak robić, żeby platynę zdobyć. To wszystko jednak zmieniło się przez lata, bo kiedyś osiągnięcia faktycznie miały znaczenie. Kiedy Microsoft wprowadził osiągnięcia do świata gier, one były generalnie dość trudne. Gry się calakowało, ale trzeba było naprawdę się postarać, żeby wymaksować dany tytuł. Z czasem ten próg został mocno obniżony i doprowadziło to do takich kuriozalnych sytuacji, że dziś są firmy, które na robieniu gier skierowanych typowo pod maksowanie, czyli właśnie dla platyniarzy, robią z tego biznes. Takie gry nie są specjalnie ambitne, nie są też drogie, ale mają to, co to grono osób przyciąga, czyli właśnie to, że w gruncie rzeczy tanio i w gruncie rzeczy łatwo możemy dany tytuł wymaksować. Firma, o której powiem dzisiaj, działa w Niemczech, ma siedzibę w Norymberdze, nazywa się, mam nadzieję, że dobrze to wypowiem, Fee Games. I ta firma generalnie produkuje gry dla platyniarzy. Stopień trudności wbijania platyn w ich produkcjach jest absurdalnie wręcz łatwy, bo te gry nie niosą ze sobą żadnego wyzwania. Mowa tutaj o serii Jumping. Jumping coś tam, bo to coś tam to jest, nie wiem, kawałek pizzy, jest to burger, jest to falafel, może być to nawet kubek z kolą. Chodzi o to, że po odpaleniu takiej gry musimy tą potrawą, tym jakimś fragmentem jedzenia wykonać 500 skoków. Gdy zaliczymy to wyzwanie, skoczymy tą potrawą 500 razy, to wtedy wbijana jest platyna. Oczywiście po drodze dostajemy też inne osiągnięcia, inne trofea, złote, srebrne i brązowe. W sumie więc w kilka minut można wzbogacić swoje konto PlayStation o 20 trofeów i dodatkowo platynę. A co za tym idzie, zwiększyć poziom konta PlayStation, bo przecież właśnie trofeami je nabijamy.
Jak to wygląda w liczbach? Zaraz o tym opowiem trochę więcej, bo przygotowałem się do tego materiału i zrobiłem sobie odpowiednie wyliczenia. Zrobiłem nawet test ze stoperem, żeby sprawdzić, ile faktycznie czasu potrzeba na to, żeby w grach z serii Jumping platynę wbić. No więc wygląda to tak. Na tę chwilę mamy łącznie 125 gier z tej serii w ofercie PlayStation Store. Firma Fee Games produkuje te gry taśmowo, więc niewykluczone, że jak ten materiał obejrzycie na przykład za 3 miesiące w czerwcu, tych gier będzie już ze 140-150. Tak naprawdę jest to pułapka trochę zastawiona na platyniarzy. Z drugiej strony fajna oferta, bo za stosunkowo nieduże pieniądze możemy cały czas zwiększać liczbę trofeów na naszym koncie, nie wysilając się przy tym zbytnio. I wszystko wskazuje na to, że ten proces będzie trwać. Firma Sony ogólnie ma problem i zaadresowała go już jakiś czas temu, że w ich sklepie pojawia się masa szrotów, które właśnie skierowane są do platyniarzy, ale z drugiej strony nie za bardzo chce cokolwiek z tym robić. Więc myślę, że dopóki radykalne decyzje nie zapadną, to będzie to wyglądać tak, jak właśnie wygląda to do tej pory. No ale wróćmy do serii Jumping. Ona jest podzielona na dwie takie jakby podserie. Pierwsza z nich to te klasyczne gry. Jest ich dokładnie 67 i w tych grach zdobywamy platynę dłużej. Zaraz powiem dokładnie ile. Z kolei jest jeszcze druga grupa gier. One nazywają się Turbo, które pozwalają zdobyć platynę szybciej, niecałą minutę. Więc w sumie mamy 67 gier standardowych, 58 w wersji turbo, razem 125. W przypadku gier standardowych, kiedy na przykład skaczemy, nie wiem, kubkiem coli, platynę wbijamy dokładnie w 170 sekund. To oznacza, że na tym etapie wbicie wszystkich platyn w tych standardowych grach zajmie nam 189 minut. Jest to niewiele ponad 3 godziny. W przypadku gier z serii Turbo mamy jedną platynę wbitą w 58 sekund. No nie trudno policzyć, że 58 gier wbijamy, calakujemy, maksujemy w niecałą godzinę. Razem daje to niewiele ponad 4 godziny takiej zwykłej, klasycznej rozgrywki, a jeśli doliczymy do tego uruchamianie gier i tak dalej, to wyjdzie nam około 5 godzin. Może być trochę więcej niż 5 godzin, ale w sumie nie ma to wielkiego znaczenia. Oznacza to wszystko, że w jedno popołudnie możemy na dobrą sprawę zamknąć ten cały temat. Kwestią, która ma tutaj znaczenie, pozostaje cena. Standardowa gra z tej serii kosztuje 6 zł 75 groszy. Gra w wersji turbo, wiadomo, musi być droższa, bo przyspieszamy proces, kosztuje złotych 13 i 50 groszy. Oferowane są promocje, nie są one duże. Aktualnie trwa taka promocja, więc część tych gier możemy kupić tanie. Ale nawet trzymając się standardowej ceny, musimy powiedzieć, że nie są to wygórowane kwoty, bo w gruncie rzeczy za 67 gier zapłacimy 452 zł i 25 groszy, a za pozostałe 58, mowa tutaj o tych grach w wersji turbo, złotych 783. Łącznie jest to 1235 zł i 25 groszy. Jak patrzymy na całą kwotę, no wydaje nam się ona spora, bo jednak mimo wszystko jest to ponad 1000 zł. Ale z drugiej strony w tej cenie kupimy 4 gry Resident Evil 4, mowa tutaj o remake'u, który wyjdzie dosłownie za chwilę, i 3 gry z hakiem, mowa tutaj o Dead Space'ie, też remake'u, który ukazał się w styczniu. Więc w gruncie rzeczy, jeżeli spojrzymy na to w taki sposób, tutaj mamy 3 lub 4 gry, tutaj mamy ich 125, jest to interes opłacalny. Oczywiście tych gier nie musimy kupować za jednym zamachem, możemy kupować sobie tylko te, co są na promocji, możemy kupować część tych gier, możemy rozłożyć to w czasie, no ale nie zmienia faktu, że na to wszystko trzeba wydać ponad 1200 zł. I tutaj właśnie kryje się sekret, dlaczego
produkowanie takich gier jest dla takiej firmy opłacalne. Po prostu sprzedaje się to za małe kwoty, ale te małe kwoty robią w masie różnicę i myślę, że niemiecka firma zarabia na tych grach całkiem sporo, zwłaszcza, że temat gier z serii Jumping jest mocno komentowany na forach dla platyniarzy, gdzie wymieniają się ci ludzie doświadczeniami, gdzie pomagają sobie nawzajem, a także podsuwają właśnie takie kąski jak gry z tej serii, bo one nie potrzebują reklamy. Nikt tych gier nie musi reklamować w sieci. Zresztą oficjalne konta społecznościowe tej firmy, no to tam siedzi max 100 osób. Cały szum robią ci, do których te gry są skierowane. Nie chcę, żeby ten materiał brzmiał jako zachęta, ale z drugiej strony dlaczego nie? Nie będę Wam zaglądać do portfeli, nie będę oglądać Waszych kont, więc nie będę się też śmiał z tego, że ktoś ma 125 platyn wbitych w takich shitach. To jest wyłącznie Wasza sprawa. Na co wydajecie pieniądze, czy w ogóle Wam się chce marnować ten czas, chociaż w gruncie rzeczy tego czasu marnujemy niewiele na wbicie takich platyn. Jeśli dysponujecie gotówką i nie macie żadnego jakiegoś moralnego problemu z tym, że robicie takie rzeczy, to czemu nie? Gry znajdziecie bez większego problemu w PlayStation Store. Na Xboxach chyba ich nie ma, ale wiem, że ta firma też produkuje inne tego typu gry też na konsole Xbox. One wychodzą chyba nawet na PC-tach, więc możecie to sprawdzić. Dla mnie była to na tyle duża ciekawostka, że chciałem się z nią podzielić i dlatego właśnie to zrobiłem. Dziękuję Wam za uwagę, do zobaczenia i do usłyszenia.